Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza można by zredukować słowami, kiedy jest już za późno. Jezus dociera nad grób swojego przyjaciela Łazarza cztery dni po jego śmierci. Żydzi wierzyli, że w trzecim dniu po śmierci dusza człowieka opuszcza ciało. Czyli czwarty dzień oznacza, że na wszystko już jest za późno że Jezus jest już po wszystkim. Kiedy Jezus wzywa Łazarza do wyjścia z grobu, słyszy Panie przestań, już cuchnie, a więc ciało już jest w formie rozkładu. Jest za późno na cokolwiek. Czyżby Jezus się pomylił? Czyżby nie zdążył? Nie. Pan Jezus sam wyjaśnia, dlaczego tak jest. Łazarz umarł, mówi Jezus ale cieszę się, że mnie tam nie było ze względu na was, żebyście uwierzyli. Jezus chce nam pokazać, że w naszym życiu, nawet jak nam się wydaje, że jest na coś za późno, to tak naprawdę na nic nie jest za późno. Moi kochani, niedawno wpadła mi w ręce świetna książka Joanny Jurgały-Jureczki, opowieść biograficzna o Zofii Kosak. Życie naszej pisarki Zofii Kosak jest jednym wielkim dowodem, że często może się wydawać, że jest już za późno, a nawet to jest tak wyraźne, że trudno w ogóle doszukiwać jakiegoś wyjścia, a jednak się okazuje, że z Bożą pomocą nie jest za późno. Zofia Kosak jest rozchwytywaną pisarką powieści historycznych, ma swoich wielbicieli, i wtedy wybucha wojna. Wydaje się, że wszystko stracone. Zofia Kosak spędza Drugą wojnę światową w Warszawie i wtedy ma miejsce wydarzenie, które jest prorocze dla jej życia. Tak to odebrałem, czytając jej powieść, powieść o, o jej życiu opowieść o jej życiu. Otóż w 1941 roku zofia kosak przechodzi obok sklepiku z dewocjonaliami w Warszawie. Nagle słyszy jakiś dziwny wewnętrzny głos, że ma podejść do wystawy. Na wystawie za zauważa nieładny, taki ciemny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który niczym się nie wyróżnia, i nagle w jej sercu odzywa się natchnienie, że ma ten obraz kupić. Obraz kosztuje 300 złotych. Zofia Kosak nie ma ani grosza. I wtedy spotyka znajomego, wydawcę jej książek sprzed wojny. On patrzy na jej zniszczone buty, na podarte ubranie. Żal mu się zrobiło pisarki i mówi: Wiesz, pożyczę ci pieniądze, żebyś kupiła sobie lepsze ubranie. I daj dokładnie 300 złotych. Zowia Kosak bierze te pieniądze, idzie do sklepu, kupuje obraz. A na drugi dzień dowiaduje się dlaczego miała go kupić. Otóż przechodząc obok tamtego miejsca, widzi, że nie ma już sklepu i całej kamienicy, w której znajdował się ten sklep, ponieważ na skutek bombardowania wszystko do się zawaliło. W ostatnim momencie kupiła ten obraz i towarzyszył jej a potem jej córce przez całe życie. I takie było jej dalsze życie w czasie wojny. Zofia Kosak Pomaga więźniom na Pawiaku, między innymi dostarczając komunikanty. By mogła tam być przez kapłanów osadzonych na Pawiaku sprawowana Msza Święta. Ratuje Żydów z getta warszawskiego. Dorabia im fałszywe dokumenty, wyprowadza ich z getta. Pewnego razu, kiedy wyprowadza jednego z nich, zadaje mu pytanie, a gdybyś wpadł, gdyby była wpadka, czy byś mnie wydał? Proszę pani, nie wiem. Ale gdyby bardzo bili, to może tak. Wyprowadzając małą Joasię z getta, Zofia Kosak słyszy pytanie tej dziewczynki. Proszę pani, a czy pani kiedyś nie mówiła w radio? Dziewczynka poznała głos znanej pisarki, która przed wojną często występowała w programach radiowych. I nagle na skutek wpadki Zofia Kosak jest aresztowana przez Niemców. Na alei Szucha. Niemiłosiernie jest torturowana. Potem z uśmiechem to opiszę, mówiąc: Wtedy w sposób honorowy straciłam resztę swoich i tak już słabych zębów. Do końca życia nie będzie słyszeć dobrze na jedno ucho. Trafia do Auschwitz. W obozie Auschwitz, patrząc na to piekło na ziemi, określa rzeczywistość tak, Bezgranicznego zła, słowami: Zło to brak dobra, dobro to Bóg, a więc zło jest wszędzie tam, gdzie brakuje Boga. Zostaje przewieziona z powrotem na pawiak, tam ją przesłuchują, żeby wydała resztę konspiratorów, a wreszcie skazują na karę śmierci. Będąc pewna śmierci, pisze Gryps, który cudem się wydostaje z pawiaka, a w tym grypsie jest następujące zdanie. Gdy ja umrę, kamienie wołać będą. Liczy się tylko Bóg i drugi człowiek, reszta dym. To jest motto jej życia. I okazuje się, że w tej sytuacji, gdzie śmierć była nieunikniona, pisarka w sposób cudowny wychodzi na zewnątrz, uniknęła śmierci powojennej rzeczywistości w Polsce również nie ma dla niej miejsca, znowu nie może tworzyć i wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, licząc, że tam rozpocznie nowy etap swojej pisarskiej działalności. Ale okazuje się, że z nieznanych dla ówczesnych świadków tych zdarzeń powodów znowu nie pisze, a była już prawdopodobnie bardzo bliska zdobycia Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Teraz wiemy, co było przyczyną tej przerwy? Otóż jej mąż był w czasie wojny więźniem o flagu w Murał i tam na skutek niesamowicie ciężkich warunków i złego traktowania był na krawędzi choroby psychicznej. Lekarz zalecił mu pracę fizyczną, najlepiej rolniczą. I Zofia Kosak w Wielkiej Brytanii razem z mężem, żeby mu towarzyszyć, żeby go wspierać, pracuje na farmie, Zostawiając swoją twórczość. Ciągle marzy o powrocie do Polski. I postanawia, kiedy w Polsce nastąpiła lekka odwilż w okresie komunizmu, wrócić do ojczyzny. Ale już na lotnisku przekonała się, że jest znowu w ciężkiej sytuacji. Bo kiedy wyszła, podchodzą dziennikarze radiowi i ona mówi: Pragnę powitać wszystkich naszym tysiącletnim pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jednak słuchacze radia słyszą w radioodbiornikach tylko następujące słowa. Witam wszystkich naszym tysiącletnim pozdrowieniem. Niech będzie po. Bo tutaj ucięto transmisję. Powiedziała za dużo. Chciała powiedzieć za dużo o jedno słowo. A było to słowo Chrystus. Zaczyna dalej tworzyć i moi kochani doczekała się największej nagrody ówczesnej, jaką może otrzymać pisarz, nagrody literackiej pierwszego stopnia. Kiedy miałem otrzymać, akurat władze komunistyczne aresztowały obraz Matki Bożej Częstochowskiej pregnujący po Polsce. Zofia Kosak odmówiła przyjęcia nagrody. Nie mogę przyjąć nagrody od władz, co prawda prawowicie wybranych, ale wrogich dla spraw dla mnie najświętszych Moi kochani pomimo tego wszystkiego pomimo tych wszystkich granicznych sytuacji mamy wspaniałe książki Zofii Gosak Trogie o krzyżowcach Pożogę bez oręża yy, błogosławioną winę życie ciągle w sytuacjach granicznych Ciągle nad grobem, z którego wydawało się, że już nie ma wyjścia. Ale Pan Bóg z Bożą, Pan Bóg swoją mocą pozwalał jej wstać. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że wtedy, gdy wydaje się, że jest za późno, właśnie wtedy, gdy do takiej sytuacji zaprosisz Jezusa, On pokaże, co to znaczy stanie, co to znaczy zmartwychwstać z najgorszego grobu. Życie Zofii Kosak o tym mówi i o tym powie również twoje życie. Może masz takie sytuacje, może akurat teraz czy w przeszłości, a może takie sytuacje będą przed tobą, gdzie będzie ci się wydawać, że to już nie ma żadnego wyjścia, że nie ma żadnych szans. I wtedy, jeśli zaufasz Jezusowi, i dzisiejszej Ewangelii. Jeśli wezwiesz Jezusa na pomoc, to On wyprowadzi Cię z najgorszego, z największego grobu, z najciemniejszej otchłani. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I na koniec jeszcze jedno zdanie. Ksiądz Piotr mi je podpowiedział, mówi, że gdzieś je usłyszał i rzeczywiście spodobało mi się, jest bardzo mądre. Na końcu. Wszystko będzie dobrze. Jeśli teraz nie jest, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. Dziękuję za wszystkie lajki, za nowe subskrypcje i za wspieranie naszego kanału. Jeżeli jesteście zainteresowani taką szklanką, tutaj są szczegóły. A to jest święta Anna, babcia Pana Jezusa. Babci Pana Jezusa jeszcze nie miałem u siebie. Otrzymałem. Ją w podziękowaniu za rekolekcję w Kęgierzynie Koźdu Sawiecica w, w parawie świętej Katarzyny, od księdza proboszcza Mariana, księdza wikarego Mateusza i wszystkich świetnych, wspaniałych parafian. No, rewelacyjny czas i ta wizyta na górze świętej Anny. Bogu niech będą dzięki, oby rekolekcje przyniosły błogosławione owoce. Najnowsze do powiedzenia mówią o Podstawowym pragnieniu, które towarzyszyło także wielu bohaterom biblijnym, pragnieniu poznania Boga, jeszcze nieznanego, jeszcze nieodkrytego, ale bardzo silne pragnienie, które otwiera na poszukiwanie. To poszukiwanie i to pragnienie doprowadziło księdza Mateusza i księdza Piotra do wymiany zdań i opinii. I żałuję, że mnie tam nie było, bo też bym swoje do tego dorzucił.